Kwadrat pokazany poniżej reprezentuje jedną całość. Ten kwadrat, cały ten kwadrat to jedna całość, to jeden. I pytanie, jaki udział procentowy reprezentuje pokolorowany obszar? Zatrzymajcie w tym miejscu film i spróbujcie sami podać odpowiedź. Sprawdźmy najpierw, na ile części ta całość jest podzielona, na ile równych części. Na moje oko to te pionowe prostokąty są równe. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 równych części. I z tych 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to części pokolorowane. W takim razie możemy powiedzieć, że 7, dziesiątych to obszar pokolorowany na niebiesko. Ale mamy powiedzieć, jaki jest to udział procentowy całości. Jak zapisać taki ułamek w postaci procentów? Ile to jest procent? Pamiętajcie, że procent dosłownie oznacza na 100. W języku polskim występują słowa z tym samym rdzeniem, np. centyl albo centymetr, i zawsze mają one jakieś powiązanie z liczbą 100. Czy możemy ten ułamek zapisać jako ileś czegoś na 100, zamiast na 10? 7 na 10 to to samo co 70 na 100. Albo inaczej, 70%. 70%. W jaki sposób przeszliśmy z 70 na 70. Po prostu pomnożyliśmy licznik i mianownik razy 10. Kiedy poćwiczycie trochę na większej liczbie przykładów i dojdziecie do wprawy, bez większego zastanowienia i zbędnych obliczeń będziecie mówić, że 70 to 70 na 100, czyli 70%. Zróbmy inny przykład. Na poniższym diagramie wstęgowym pokazane jest 100%, czyli ten prostokąt to 100%. I pytanie, jaką wartość w procentach pokazuje cały powyższy diagram? Cały, czyli cały ten długi prostokąt, albo te trzy małe razem, co one reprezentują? Jaką wartość reprezentują w procentach? Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie sami. Można to zrobić tak. 100% to równowartość całości, jednej całości, albo jedności. A na całym tym diagramie Odtąd dotąd mamy trzy razy więcej, czyli można cały ten wykres uznać za trzy całości. Albo można powiedzieć, że to jest jedno 100%, tutaj mamy drugie 100% i jeszcze jedno 100%. I w takim razie cały ten wykres albo cały ten diagram wstęgowy można uznać za 300%. Jeszcze jeden przykład. Duży prostokąt na rysunku poniżej reprezentuje jedną całość. Duży, czyli pewnie ten, jaki udział procentowy reprezentuje pokolorowany obszar? Jeszcze raz zatrzymajcie film i spróbujcie sami odpowiedzieć. Może najpierw spróbujmy wyrazić tę zakolorowaną część w postaci ułamka zwykłego. Chyba będzie najprościej. Ile jest tych najmniejszych kwadratów? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Z tych 20 kwadratów widać wyraźnie, że 6 to kwadraty pokolorowane. Czyli kolorowy obszar tej całej figury to 6 dwudziestych. Czy potrafimy zapisać tę liczbę jako pewną liczbę setnych? Po kolei, w mianowniku, żeby z 20 przenieść się do 100, musimy pomnożyć razy 5. I jeżeli mianownik mnożymy razy 5, to licznik również musimy pomnożyć razy 5, bo inaczej otrzymalibyśmy jakąś zupełnie inną liczbę. 6 razy 5 to 30, czyli 6 z 20 to to samo co 30 ze 100, a to to samo co 30%. Procent, czyli dosłownie na 100, 30%, czyli 30 na 100. Możemy zapisać odpowiedź 30%. I ostatni przykład. Każdy z dużych prostokątów na rysunku poniżej reprezentuje jedną całość. Każdy z dużych, czyli według mnie chodzi o ten, to jedna całość, ten drugi duży to kolejna całość. Jaki udział procentowy reprezentuje pokolorowany obszar? I jeszcze raz zatrzymajcie wideo i spróbujcie najpierw odpowiedzieć sami. Jeżeli lewy prostokąt zaznaczyliśmy jako całość, to można go opisać jako 100%. A w drugim prawym prostokącie zakolorowane są 1, 2, 3, 4, 5 z tej całości. Jeżeli teraz te 4, 5 wyrazimy jako setne, to ile będzie tych setnych? 5 razy 20 to 100 i tak samo licznik 4 razy 20 to 80, czyli w tym prawym prostokącie zaznaczone kolorem są 4, 5 albo inaczej 80 setnych. Czyli 80 na 100, czyli 80%. W takim razie tu możemy zaznaczyć, że to jest 80%. Jaki udział procentowy reprezentuje pokolorowany obszar? Tu mamy zaznaczone 100%, tu jeszcze 80%, czyli razem 180%. To jest więcej niż jedna całość, czyli w procentach więcej niż 100%. Jeżeli liczba w procentach jest większa niż 100%, to dotyczy czegoś, czego jest więcej niż jedna całość. I widać to na tym rysunku. Tu mamy jedną całość, a dodatkowo do tego jeszcze 80% więcej.